nie, patrzę, że jest krasnoludy. Tak, jest ich dużo. To jest świat krasnoludków. Przenosimy się w poetykę filmu King Size i hasła z filmu, które przeszły już do historii. Różne powiedzonka, na przykład dzisiaj odbywa się koncert dancing i muzyczka gra. Pochodzi z tekstu piosenki Szuflandia, którą ja miałam zaszczyt śpiewać w filmie King Size. I to mój wokal zaczyna film. Ten film zapowiadał zmianę ustroju po prostu. My wszyscy w PRL-u czuliśmy się jak zgnieceni. Szuflada krasnoludki, chodźcie. Tam są szuflady, jest duży but. O, będzie hejho. Dziewczyny z Płocka, moje wariatki kochane. Co? Jak zaczną grać, to musisz tam bliżej podejść, zapnij sobie i zobacz, co ci wyciąć z tego. Koncert dancing i muzyczka gra odbywa się w sali marmurowej w Pałacu Kultury i Nauki. Ja śpiewam swój przebój jeden i piosenkę z filmu King Size. Była jeszcze jedna piosenka właśnie, King Size dla każdego i ty możesz wielkim być. King Size dla każdego i ty możesz wielkim być. Koleżanka Anna Jurksztowicz jest już w różowych cykinach. I są cycki. Są cykiny i cycki. Ania śpiewa bardzo seksowne, no zmysłowe piosenki. Co ty śpiewasz? Ejkum, kejkum, olo, ratuj. To jest cytat z filmu oczywiście King Size. Ja się martwię, że młodzi ludzie nie znają tego filmu, a powinni, bo to jest super zabawny film, który zrozumie każdy, kto się nawet urodził w 90-tych latach i po 2000 roku. Ale dla nas ten film miał ogromne znaczenie. Tam było tyle niuansów i tyle schowanych na władzę, na PRL. Pamiętam te salwy, wybuchy śmiechu w kinie. To było tak zawaluowane cudownie. No i była piękna Kasia figura naga, po której skakał krasnoludek. Jeśli ktoś tego nie widział, to musi koniecznie nadrobić. Ja właśnie śpiewam w tej scenie. Jacek Chmielnik. Ona się w nim zakochała, bo myślała, że on jest duży. Bo oni się spotkali w King Size. A potem on się nagle zmniejszył, że... Nie... I ona mówi... dwie baby opowiadają film. I potem ona do niego mówi... Nie mogę się doczekać, kiedy będziesz znowu duży. O właśnie, właśnie, tak. Ja muszę wrócić do tego filmu, bo ta scena erotyczna i jeszcze zmysłowy głos Ani w piosence Zmysły Precz. Ten utwór nawet był w plebiscycie najlepsza piosenka erotyczna w polskim filmie przez ostatnie 50 lat. Możny w życiu. Żadna z moich piosenek nie ma takiego tytułu. A ja tam sobie śpiewam o szufladzie, no. Nie ma sprawiedliwości. W związku z tym ja dzisiaj nie pokażę cycków. Nie mam węża w kieszeni, ale mam węża w kuchni. Kawa, woda, wino. Kawy. Nie ci się takie rzeczy się rafą przed śpiewaniem nie pije. Kiedy? Od kiedy? No kawy nie, bo kawa wysusza, nie? Wino też nie. W ogóle nie pije się alkoholu w pracy. No i poza pracą też nie za często. Super. To był stand-up Anny Jurksztowicz. Słuchajcie, byłam młodą dziewczyną, przyszłam do kina na King Size i zaczyna się szuflado, i ja ciary się podpokałam, no nie, no to jest historyczny moment. I słyszę swój głos pierwszy raz w kinie. Ja przez wiele, wiele lat, tak jak bohaterowie filmu King Size, nie mogłam być ze swojej szuflady śpiewania na dzieci. To jest trochę może moja wina, bo miałam za fajne piosenki dla dzieci. W związku z czym ciągle gram koncerty, wszyscy chcieli tego słuchać, ale teraz śpiewam dla bardzo dużych dzieci.
Porobić i ten, i w ogóle to... Ja nic nie wiem, przysięgam. Nie wiem, czy pani mnie pamięta. Pamiętam. No i właśnie aż kolor włosów. Tak, chodźcie do studia, teraz zaprasza i... A, to ty, okej. Ja muszę sobie zrobić zdjęcie i Wąsikowi zaraz myślę, że zmienia pani skład. Ale oczywiście, że ja ich straszę cały czas. Ja tylko daję zastępstwo. To robimy fotę. Uwaga, możemy? To... Tak? O, jest! Byłem, załapałem się na drugi ten. Naprawdę? Na drugi numer, filmowałem. I już nie dobiegłem, już bo no skończyłem. Przepraszam, ale robimy zdjęcie. Róbcie. Moja suknia jest ekskluzywna i nie mogę tak wszędzie w tej sukni być. We vlogu będziesz. No, nawet we vlogu. Na początku. Piotrek, ty grałeś piękną Lucyndę, tak? Przyszedłem, zdążyłem na Ja wolę twoją mamę. To była kiedyś najbardziej seksualna scena z Kasią Figurą. A jej było dobrze wtedy. Tak. Czyli to było nawet niesamowite. Mały krasnoludek może usatysfakcjonować. A jak się nazywało to? Szuflandia. To się nazywało Szuflandia. To był kultowy film. No. Nie, to się nazywał King Size. Nie, King Size, ja mówię, to królestwo nazywało się Szuflandia. Tak, wtedy w latach 80. Nie było green screenów, tak, ani takich efektów. I pamiętasz, że Julek Makulski nam opowiadał zresztą, że ta cała Szuflandia była budowana. Jedynym efektem specjalnym w filmie King Size, bo trzeba było zrobić na Kasie Figurze, zresztą to teraz widać, tak, że to jest troszkę niedorobione, ale to dzisiejszym okiem patrząc. Wtedy myśmy byli zachwyceni, że takie efekty specjalne są w polskim filmie, ale rzeczywiście te szuflady były budowane 1:5. Tak, a toaleta i rolka papieru, tak, tam mydłem, dobijemy go mydłem. Mydłem go. To robiło wrażenie, jak się spotkało. A to w tamtych latach, gdzie były problemy z papierem toaletowym, wyobraźcie sobie, tyle papieru toaletowego na górze. Ludzie tylko o tym mówić. Bo młodzi ludzie nie pamiętają, że kiedyś nie było, i ludzie chodzili z takimi rolkami papieru toaletowego. Ale młodzi ludzie nie znają tego filmu. Poprosimy o komentarze. Ja się też załapałem, piszcie komentarze, dziękuję. Na maksa go! Jest maks! Ja powiem! To ja sam!
sam doszedłem metodą prób i błędów, a ja sam. Nikt mi nie pomagał. On chyba mówi prawdę. Ja sam. Proszę, szyszkowniku. Ja sam doszedłem. Mówiłaś pojedynkę. Powiedzmy.